najlepsi zawodnicy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego przygotowują się do Olimpiady w Brazylii, ale niezależnie od tego czekają też na swoją nową siedzibę, która zostanie otwarta w tym roku, w 138. rocznicę istnienia najstarszego stowarzyszenia sportowego w Polsce. A ze mną jest Maciej Śliwiński, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Panie dyrektorze, Maciej Brzeziński już ćwiczy pod okiem włoskiego trenera i przygotowuje się do Olimpiady w Rio. Jakie ma szanse? No myślę, że duże. Schudł 7 kilo z tego, co mi dzisiaj powiedział, ale to oczywiście żart. Panowie ćwiczą skrupulatnie na zgrupowaniach praktycznie od połowy grudnia. Rzadko bywają w domu. W kwietniu kwalifikacje w Pucharze Świata w Lucernie. Będziemy ściskać kciuki i dopingować gorąco przed telewizorami, żeby się chłopakom udało, bo miejsce polskiej ósemki jest na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Ale nie tylko ósemka będzie startować w tej olimpiadzie, będą również panie. Tak, tak się szczęśliwie stało, że na kolejnej olimpiadzie mamy znów swoich reprezentantów. Są to trzy panie, Weronika Deresz, Asia Dorociak i Asia Leszczyńska. One wczoraj już wyleciały na zgrupowanie kolejne również do Portugalii, gdzie ładują akumulatory, budują formę i w sierpniu na pewno ujrzymy je na torach regatowych Brazylii. No i niezależnie od tego oczywiście, w jaki sposób przygotowują się w innych krajach nasi wioślarze, będą mieli taką szansę również mieć nowe warunki w nowej siedzibie. Ta nowa siedziba będzie oddana wreszcie w tym roku, wreszcie, bo miała być ukończona w ubiegłym. No tak, jak na każdej budowie pojawiają się jakieś problemy, tak też i na naszej były, ale udało się im zapobiec. Realny termin dzisiaj, o którym możemy mówić, to jest czerwiec tego roku, kiedy budynek będzie przekazany. I ta nasza młodzież, w której jest olbrzymi potencjał, która zasługuje na te nowe warunki, w końcu powstanie, będziemy się chwalić, cieszyć, upiększymy Warszawę w tym miejscu. Będzie to naprawdę kompleks no, na skalę światową, myślę. Jedyny taki w Polsce, a może i jeden z najnowocześniejszych w Europie, a może i na świecie. No to będzie kompleks biurowo-sportowy i taki profesjonalny klub wioślarza. Kto będzie mógł w nim ćwiczyć? Tak, to będzie kompleks sportowy właśnie o profilu wioślarskim. Bardziej klubowo niż biurowo, aczkolwiek biura również się tam będą znajdować. Ćwiczyć będzie mógł każdy, kto będzie chciał zaznajomić się z dyscypliną, jaką jest wioślarstwo. Budynek jest dla nas, dla WTW-aków, dla Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, dla naszych zawodników, dla naszych członków. Również dla kadry narodowej? Być może taki projekt uda się zrealizować. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich. Być może baza ta będzie udostępniana podczas zgrupowań czy też badań kadry, która będzie wówczas przebywała w Warszawie. A skąd pomysł, by przenieść się na drugą stronę Wisły? Na drugą stronę Wisły? A taki pomysł jest? No, pod przymoście Poniatowskiego. Tak, ale nasza druga przystań mieści się na Zaruskiego, przy moście Łazienkowskim. Jesteśmy cały czas po tej stronie Wisły, czyli po lewej stronie Wisły. Dobrze, proszę powiedzieć, czy państwo zamierzają również ten obiekt przystosować dla ćwiczeń osób, które chciałyby po prostu przyjść, zobaczyć, zapoznać się z wioślarstwem i być może zacząć trenować? Zdecydowanie, jeżeli chodzi o dzieci, to tak. Jeżeli chodzi o dorosłych, to turystyka pozostanie na naszej pierwszej przystani, w porcie Czerniakowskim, gdzie są do tego specjalnie przygotowane warunki. Natomiast naszą grupą docelową jest zdecydowanie młodzież, dzieci. Jesteśmy klubem sportowym, który opiera się na propagowaniu, trenowaniu dzieci i młodzieży. I temu ma między innymi służyć państwa inicjatywa. Już po raz trzeci rozpocznie się wioślarski Tytan Warszawy, czyli taki konkurs złożony z kilku eliminacji. W jaki sposób będzie przebiegała ten konkurs w tym roku? Tak, to jest autorski projekt naszego klubu. 3 lata temu się to zaczęło. W tym roku mamy trzecią edycję. Przyszłą środę rozpoczynamy w Osirwola na hali koło. Inaugurujemy trzecią edycję Tytana. Impreza jest skierowana do warszawskich gimnazjalistów. Wiosłujemy od marca do czerwca na halach sportowych. Łódki wioślarskie zastępują nam urządzenia o nazwie ergometr wioślarski, czyli takie urządzenie, które dzisiaj często spotkamy w siłowni. To jest takie urządzenie, na którym ćwiczą zawodowi wioślarze. 7 dzielnic w tym roku bierze udział w eliminacjach. Jest to Wola, Ochota, Ursynów, Bielany, Targówek, Śródmieście,
chyba wszystkich wymieniłem. Początek 9 marca. Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, żeby wziąć udział w tym konkursie? Trzeba po prostu chcieć uprawiać sport, ruszać się. To jest właśnie też impreza skierowana, aby pobudzić aktywność wśród dzieciaków, bo wiemy, że z tym ostatnio bywa różnie. Właśnie w oparciu o ergometr ścigamy się na dystansie 500 metrów. Kto przepłynie ten dystans w jak najlepszym czasie, kwalifikuje się do ścisłego finału w czerwcu tego roku, również na Woli. Tutaj chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę właśnie z dzielnicą Wola, z panem burmistrzem Strzałkowskim, z dyrektorem Bartoszem Kusiorem, jak również miasto stołeczne doceniło nas w tym roku i mamy wsparcie finansowe właśnie z Biura Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy. Czy wśród uczestników tego konkursu udało się już wyłonić jakieś talenty? Zdecydowanie tak. Może to nie są jeszcze talenty na miarę Igrzysk Olimpijskich, ale to są takie talenty, które trzeba po prostu oszlifować. Tak? Do tego potrzeba lat. Natomiast jest oddźwięk, czyli to, na czym nam zależy, że ta młodzież zaczyna inaczej spoglądać na wioślarstwo, zaczyna do nas przychodzić, próbować i co najważniejsze, zostaje w klubie. Nie wszyscy pewnie wiedzą i znają piękną historię Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. 138. rocznica już w tym roku, ale to właśnie WTW było inicjatorem wianków w Warszawie. Dokładnie tak. Ta piękna tradycja warszawska wywodzi się, co dzisiaj często się zapomina, ale właśnie od nas, od WTW-aków, od Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. A jej członkiem był Henryk Sienkiewicz i wielu znakomitych postaci. Stefan Żeromski, Bolesław Prus. Także tutaj wiele znakomitych nazwisk przez te dzieje, przez te 138 lat przemknęło. No, mamy się czym chwalić. Jesteśmy najstarszym stowarzyszeniem sportowym w Polsce. O wspaniałej historii, nawet ta budowa, która dzisiaj jest realizowana przy ulicy Wioślarskiej, ma swoje mocne znaczenie historyczne, ponieważ w roku 1920, kiedy była wojna polsko-bolszewicka, WTW, kiedy Sowieci wysadzali mosty, WTW zapewniało ciągłość między lewym a prawym brzegiem Warszawy. W podziękowaniu od miasta dostaliśmy tę ziemię, gdzie dzisiaj możemy budować naprawdę super, fantastyczny obiekt. Czy jest już pomysł na imię patrona tego obiektu? Imię było i jest. Jest to przystań naszego dawnego członka Grygo Lunasa. Także myślę, że przy tym imieniu zostaniemy. I wielkie otwarcie. Konkretna data jest już znana? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ostatnio coś wspominamy częściej, miesiąc czerwiec. Mam nadzieję, że to już będzie taka data, którą będziemy mogli oficjalnie za kilka dni, być może tygodni, wypuścić w świat i przygotowywać się do wielkiego otwarcia wspaniałego budynku. A jakie znaczenie dla naszych profesjonalnych wioślarzy ma Wisła? Jak długo mogą trenować na rzece? Bo dziś nieprzypadkowo nasz najlepszy wioślarz jest jednak we Włoszech. No tak, warunki jakie mamy, takie mamy. Tak? Żyjemy w takim klimacie i tego nie zmienimy. Niestety okres zimowy to jest okres, kiedy wioślarze schodzą z wody. Przechodzimy właśnie na siłownię, jak było powiedziane w materiale. Dużo biegamy, ćwiczymy na ergometrach, ładujemy akumulatory po prostu w obiektach. Natomiast Wisła. No Wisła jest trudnym przeciwnikiem dla wioślarza, ale jak to się mówi, trudne warunki kształtują charaktery. Być może właśnie dzięki tym trudnym warunkom osiągamy tak wspaniałe wyniki sportowe. Dopóki świeci słońce, nie jest ciemno i jest w miarę przyzwoita temperatura, to wioślarze pływają. No oczywiście ten poziom wody też musi być, bo ostatnio to jest duży problem. Albo jest poziom za niski, albo z kolei za wysoki. No niestety, Wisła jest kapryśna, ale do tego się przez te 138 lat zdążyliśmy przyzwyczaić. Jest taki miesiąc, w którym już wiecie na pewno, że wioślarze zwodują swoje łódki? Zwykle był to marzec, raczej druga połowa marca. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Na razie poziom Wisły nie pozwala nam zejść na rzekę. Kajakarze już parę dni temu zeszli na wodę w porcie Czerniakowskim, gdzie mamy, tak jak wspominałem, drugą naszą przystań. Tak więc już pierwsze wodowania łodzi były. Nieśmiało, być może z każdym dniem będzie ich coraz więcej. I czekamy na te olimpijskie szanse wioślarzy, między innymi Marcina Brzezińskiego, Maciej Śliwiński, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również. A na Państwa czekamy o 20 ze skrótem informacji dnia. Do zobaczenia.